A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Tymi słowami kończy się zawarty w Księdze Rodzaju opis stworzenia świata. Podobnych słów używają współcześni Jezusowi Izraelici. Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Jezus objawia nam niepoznawalną dotychczas głębię prawdy o Bogu. Bóg nie tylko stwarza, ale też czuwa nad światem i naprawia skutki ludzkiego grzechu. My ludzie, stworzeni na Boże podobieństwo, powinniśmy postępować zgodnie z pozostawionym nam wzorem, dostrzegać nie tylko szansę budowania, ale też podejmować wyzwania naprawy tego, co niszczy nasza słabość i grzech. Jesteśmy wezwani do okazywania miłosierdzia. Może zamiast brać dodatkowe godziny w pracy, zamiast robić dodatkowe kursy i szkolenia, lepiej byłoby dla Ciebie, gdybyś poświęcił czas na pomoc potrzebującym, na rozmowę i okazanie serca swoim bliskim. Czasem przebaczenie jest trudniejsze niż wiele godzin ciężkiej pracy. Uczmy się dobroci od Jezusa. On dostrzega to, co jest istotne w życiu. Jezus obecny w sakramentach naprawia skutki grzechu, dając siebie za życie świata.